To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Daria T.A. Hołubowicz dziś naszym gościem. Dzień dobry. Witajcie, witajcie. No i dziś będziemy rozmawiali o tym, co ja lubię robić najbardziej, czyli wideo i transmisje online. Dlaczego akurat transmisje na żywo? Dlaczego transmisje na żywo? Dlatego, że to nie jest już przyszłość, to jest tak naprawdę teraźniejszość. Jeśli chodzi o live, filmy, wideo, to zawsze nam się wydawało, że to kiedyś, tak w przyszłości. A dzisiaj myślę, że no, jak nie ma nas i nie jesteśmy widoczni tak naprawdę, to może być, że nasz biznes prosperuje, ale w bardzo mniejszym, dużo mniejszym zasięgu, jaki moglibyśmy osiągnąć, tak? Bo możemy tak naprawdę docierać, tak jak ty, myślę, że docierasz nie tylko do Polski, ale też do świata, tak? Więc nie dość, że no tam tak, gdzieś podróżujesz. Że mam wielu klientów rzeczywiście, którzy decydują się na pudełko także z zagranicy, z Europy, a nawet pytają ze świata. Natomiast jedynym problemem przy na przykład magicznym pudełku, w którym znajduje się też ta książka Coś z niczego, w której jest twoja sylwetka, jest problem taki, że koszty przesyłki na przykład do Ameryki Południowej są tak wysokie, że kompletnie się tego nie opłaca. Ale rzeczywiście granice przestają istnieć, jeśli nadajemy wideo. No dokładnie, jeszcze pudełka w wersji online nie możemy zrobić, ale różne inne rzeczy możemy, tak? Dużo różnych rzeczy marketingowo możemy sprzedać też właśnie przez social media, tak? Przez social media, przez wideo, przez różne przekaźniki, tak? Więc to jest myślę, że dzisiaj bardzo ważne, to jest krok milowy. No a wiele osób ma wyzwanie z tym wideo, bardzo, bardzo duże, dlatego że ja sama takie wyzwania miałam w swoim życiu. Spotkałam się też z hejtem i to mnie też tak naprawdę na wiele czasu wyłączyło w ogóle z nagrywania wideo. To był jeden SMS, można się z tego, może dzisiaj się z tego śmieję, tak? Bo dzisiaj to bym po prostu zupełnie inaczej do tego podeszła i podchodzę. No ale patrząc jakby na to, jak to wygląda z perspektywy innych osób, tak, które się boją bardzo oceny tak zewnętrznej, to powiem szczerze, że no, w tamtym czasie dla mnie to było naprawdę coś takiego, co właśnie mnie zblokowało i nawet doszło do tego, że ja musiałam przepracować coachingowo tą sytuację. No a też obecna trener, o której się uczę, ona mnie jakby wpuściła na to, że ja zaczęłam kręcić live'y i dzisiaj tak naprawdę mam no, ładny zasób, prawie 180 godzin live'ów i ciągle jakby się cały czas kręcę, więc no, dużo, nie dużo, ale jakby jakieś doświadczenie jest, więc myślę, że... Okay, ale zanim przejdziemy do tych live'ów, to jeszcze chciałbym cię zapytać, bo ty uczysz tego, jak robić live'y profesjonalnie, żeby wyglądały, no powiedzmy, jak programy telewizyjne. Coś podobnego, tak jak, no może nie jak ty, ale tak, ale jakby no... ładnie uczę oprawiać za pomocą StreamYardu live, żeby wyglądały profesjonalnie, żeby się wyróżniały i jak to ty pięknie to ująłeś, żeby wyglądały jak z telewizji, tak, więc nigdy tą prezenterką telewizyjną nie byłam, ale dzisiaj dzięki temu, że właśnie mogę do ludzi mówić, tak, sama przetestowałam to w praktyce, tak, więc myślę, że moje live, kto je widział, to mocno się wyróżniało, więc też pomagam już dzisiaj. Ale live to nie tylko twoja jakby działalność, ale także grafiki, no bo żeby w StreamYardzie te live ładnie wyglądały, to bardzo ważne są grafiki, które się pojawiają. Tak, dokładnie, tak. I tutaj, no nie wiem, bo ja nie wiem, jak się mocno mam rozpędzać w moim przekazie, ale zawsze chciałam, jakby delegowałam te grafiki przez, można powiedzieć, większość mojego życia. Nawet moją córkę wtedy 11-letnią stwierdziłam, że ona może się tego nauczyć się Photoshopa i ona będzie mi te grafiki ogarniać. I ogarniała mi w pewnym stopniu.
bo ja zawsze denerwowałam się tym, że chcę coś zrobić i muszę to tłumaczyć, ten grafik odsyła znowu w drugą stronę i to tak wyglądało fajnie, że ja naprawdę straciłam na to dużo czasu. I no dzięki też właśnie akademii, w której się też uczę, wyłoniłam ten swój talent, mogę tak powiedzieć, kolejny. I no coraz więcej jakby się uczę programów graficznych, no głównym jest program Canva. Daria Tiej-Hołubowicz, cały czas rozmawiamy o transmisjach online, grafikach, ale także o wydobywaniu talentów. Wspomniałaś przed chwilą o tym, że wydobyłaś swój talent, a dlaczego wydobywanie talentów jest ważne? Dlaczego jest ważne? Ja bym od drugiej strony do tego podeszła. Dlaczego nie szukamy swoich talentów, tylko skupiamy się właśnie na tym, że niczegoś nie potrafimy, tak? Bo mamy przekonanie, bo nigdy nie próbowaliśmy czegoś zrobić. I ja miałam całe życie właśnie przekonanie, że ja tego nie potrafię, że się tego nie nauczę, bo już może jestem za dojrzała na to, tak, że już jest za późno i młodzi, tak, nie wiem, młode pokolenie, oni się już z tym urodzili, a tak naprawdę my nigdy nie wiemy, jak czegoś nie spróbujemy. Nie mówię, że wszystkiego w życiu potrzebujemy próbować, ale próbować uczyć się nowych rzeczy, tak? Zdobywać nowe kompetencje. To jest bardzo ważna rzecz i otworzyć się na to, żeby właśnie szukać różnych rozwiązań i metod tego, żeby tak naprawdę no, w swoim biznesie móc pewne rzeczy też, zwłaszcza na początku, jak startuje ten biznes, kiedy nie mamy dużo finansów, tak? Móc sobie poradzić właśnie jak najmniejszym kosztem, więc nauczenie się też właśnie programów graficznych, nauczenie się obsługi właśnie, nie wiem, programów do streamingu, tak, do transmisji live'owych, to myślę, że jest bardzo ważna rzecz. I wtedy jak się wyróżnimy, w czym ja też pomagam, tak jak tutaj już wspomniałeś, bo przesiedziałam naprawdę multum godzin, ja tak naprawdę każdą wolną chwilę swoją jak mam, jak to mówiąc, do śniadania czy do kawy, ja sobie oglądam cały czas jakieś tutoriale, zwłaszcza no, często w językach angielskim, tak, dlatego że tam są największe, jakby takie najświeższe nowinki tego, jak tak naprawdę wyglądają, jak można coś zastosować. Zresztą jeśli chodzi o grafiki, to ja często też tak robię, że jak widzę jakąś grafikę i ona mi się spodoba, to ja robię sobie screena i potem próbuję ją odwzorować, tak? Myślę, w jaki sposób to można zrobić, więc to jest bardzo dobra metoda właśnie też nauki, nie? Ale to już jest ten proces. No tak, tak, oczywiście wszystkim krok po kroku i wtedy coś się tworzy. Jak stworzyć coś z niczego? Zacząć. Ja dzisiaj grafikę potrafię zrobić 2-3 minuty, jeśli nie mam więcej czasu. Po prostu, żeby coś zrobić, to trzeba zacząć, tak? Bo często jak nie ma działania, to się nic nie dzieje, nie? Może nie takiej odpowiedzi się spodziewałeś, ale no i dać sobie szansę przede wszystkim na to, żeby spróbować, tak? Bo chociaż ja wychodzę z założenia, że nie ma próby. Mi świadom mówi, nie ma próby, robisz albo nie robisz, tak? Jak robisz, to ci zawsze wyjdzie. Lepiej, gorzej, ale zawsze możemy to poprawić potem, tak? I udoskonalić i coś się właśnie dzieje z niczego i dzieją się fantastyczne rzeczy. Ja powiem szczerze, że czasami siedzę i tak po prostu jestem tak szczęśliwa, że mi się udało taką fajną grafikę zrobić. Niektórzy ludzie to obserwują, niektórzy to pewnie różnie postrzegają, ale mówię, nieważne, to tak naprawdę mi to daje ogromny fan i frajdę i jak mogę jeszcze komuś pomóc i widzę potem właśnie taki live oprawiony taką grafiką niekonwencjonalną, to powiem szczerze, że czuję radość w sercu, a to jest myślę, że najważniejsze. Tyle. No, wspomniałaś o tym, że ta odpowiedź może mnie nie satysfakcjonować, ale ja uważam, że zacząć. To znaczy, jeśli ja na przykład wymyślam sobie, dobra,
będę pisał teraz książki, to nie czekam 2 miesięcy na to, żeby złapać wenę, tylko siadam i zaczynam tworzyć spis treści i pisać tę książkę. No. Jak chciałem kiedyś zrobić sobie telewizję, to po prostu w momencie, w którym podjąłem decyzję, zacząłem tę telewizję organizować. I uważam, że rzeczywiście coś z niczego tworzy się w taki sposób, czyli po prostu startujemy i nie czekamy na kiedyś, bo energia z tego podniecenia i tego momentu, w którym chcemy to zrobić, bardzo szybko potrafi opaść, jeśli nie będziemy robili kroku po kroku. Więc zachęcam każdego do tego i o tym właśnie też w książce Coś z niczego. Dario, a czy marka osobista przekłada się na sukces firmy? Oczywiście, no to jest główny, wydaje mi się, że to jest główny atut, że jeśli jesteśmy marką, która się wyróżnia, to jesteśmy w stanie wygenerować procentowo naprawdę dużo więcej i też no, przyciągnąć nowych klientów i jakby no, nawet każdy klient lepiej się czuje, jak jest obsłużony przez markę, która lepiej wygląda. Przede wszystkim my nie zapominajmy o tym, że marką osobistą jest też nasze imię i nazwisko, o czym bardzo dużo ludzi zapomina w internecie, publikując różne rzeczy, które niekoniecznie je wspierają. Bo to jest zasadnicza, bardzo ważna rzecz, tak? My odkąd się urodziliśmy, tak już w szkole się nazywamy jakoś i cały czas budujemy swoją markę osobistą. Potem idąc do biznesu, nazywając się jakkolwiek nazywamy się, tak? Nasza firma, jesteśmy też jej wizytówką, więc to bardzo ważne, żeby zawsze też taką strategię sobie przemyśleć, co my tak naprawdę chcemy i jak chcemy, żeby to wyglądało. I powiem szczerze, nie warto się ograniczać w tym, bo tak jak patrząc na kreacje twoje, którymi się warto inspirować, tutaj wymyślasz po prostu co 5 minut nowe rzeczy, jak to pudełko właśnie. Oprawa jest ważna i cały proces też jest ważny. Więc jak ten klient może, co ten klient może dostać, tak? Nie tylko tak jak cię dopytywałam, zastanawiają koszty, czy to się spina, ale mówiłeś, że tak. Nie się spina, bo jeśli jest wypuszczony jakiś produkt, no to on musi zarabiać. No nie może być tak, że sobie wypuszczam produkt, który nie zarabia, bo to nie miałoby sensu wkładanie energii. Chociaż czasami bywa tak, że warto zrobić coś po to, żeby się podpromować, żeby na przykład był to public relation dobry. Natomiast wiesz, w przypadku tego magicznego pudełka, rzeczywiście to, co jest w środku, tak jak powiedziałaś, że tam jest bardzo dużo przed naszym nagraniem. Teraz jeszcze wypuściłem ten opakowanie nawet, bo zależy mi na tym, żeby te pudełka były ładnie opakowane, jak widzisz, są coś takiego. Natomiast no rzeczywiście to wszystko musi być skalkulowane, bo bez kalkulacji nie ma biznesu. A przecież tu chodzi o to, żeby ten biznes rozwijać pięknymi rzeczami, no jednak żeby był to biznes. Tak, tak. Dzisiaj jesteśmy już na takim poziomie, że musimy się wyróżniać, bo jak się nie wyróżniamy, to tak naprawdę nas nie ma. I to jest często właśnie wyzwanie z tym, żeby znaleźć to tak naprawdę tego siebie i mieć tą kreatywność. Ja bardzo długo też tego szukałam, tego, żeby jakoś się wyróżnić, żeby nie zduplikować kolejnej osoby i nie być kolejnym, nie wiem, coachem, trenerem lub kimkolwiek tak kolejną Darią, tak? Więc chciałam być po prostu jakaś taka różna, aczkolwiek no wiadomo, no, jakby patrząc na to, no to każdy człowiek jest inny, tak? Nie ma takiego samego, no ale często właśnie nie mając pomysłów też spotykamy się z tym, że ktoś tam kogoś duplikuje, naśladuje, co nie jest też no, do końca fajne, bo no, czasami się zdarzają tak, że naprawdę nawet teksty wszystkie praktycznie, nie? Więc dlatego też warto się od tej strony zabezpieczyć. No, ja właśnie teraz jestem na etapie otwierania mojej nowej marki, teraz Twój Ruch, do której też będę miała przyjemność zaprosić Ciebie do live'u i tutaj będziemy robić dużo właśnie fajnych rzeczy. Też przede wszystkim pokazywać wartość człowieka i tego właśnie, jak ten proces cały przeszedł, tak? Bo mnie zawsze zastanawiało, jak właśnie ta osoba
do tego doszła, tak, bo dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest, tak, my często widzimy sukcesy, widzimy te wszystkie rezultaty, a no, nie od razu to się dzieje, tak, nie od razu to się dzieje i no i wiele innych jeszcze rzeczy, myślę, ciekawych będzie się działo, no i jestem też wdzięczna za to, że tutaj mogę się pojawić też właśnie w swojej książce i jeśli ktoś właśnie potrzebuje takiej oprawy, chciałby się tego nauczyć, to jak najbardziej zapraszam. Lub nie ma na to czasu, nie ma przestrzeni, nie ma pomysłu, to zawsze możemy coś skonstruować razem i będzie to na pewno wyjątkowo wyglądało, nie? Bardzo dziękuję. Daria Tiej-Hołubowicz była moim Państwa gościem. Pozdrawiam Cię serdecznie i dużo powodzenia i rozwoju w Twojej nowej marce, Teraz Twój Ruch. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. No pa, pa.